Siemaneczko, z tej strony Mitrox i zapraszam was na kolejny odcinek na moim kanale. Jak można zauważyć na wstępie, mamy wreszcie nowego Warframe'a, którym jest Oberon. Ale też są nowości w moim arsenale, dlatego że stworzyłem sobie Dreda, Krakena, Boara, Vulkara i do tego Amphisa. Więc jutro, jak będzie event Otwarty Skarbiec i nie będzie jakiegoś pakietu, na który będzie mnie stać, to po prostu sobie kupimy platynę i sobie odblokujemy te bronie, dlatego że nie mam ogólnie gniazda na broni. I te broni będziemy sobie po prostu na odcinku expić. A co ciekawsze, zdobyłem wreszcie Walker Prime. Wczoraj był alert na nitniaki i jednego mi brakowało i po tej misji od razu zrobiłem sobie neurooptykę, a dzisiaj rano zrobiłem sobie Walker Prime. Więc za 3 dni będziemy mieli kolejnego Warframe'a i w kolejnych odcinkach też się pojawi kolejny Warframe, dlatego że będziemy robili misję na Limbo. Jak można zauważyć, Oberon już jest na poziomie prawie 8. Na 8, dlatego że sobie trochę nim grałem i trochę sobie ogarniałem jego umiejętności. Więc pod pierwszym klawiszem mam po prostu cios, czyli taka wiązka energii, która jest uderzona w przeciwnika i z przeciwnika rozchodzi się po tak jakby innych przeciwnikach i uderzony przeciwnik tak jakby upada na ziemię i wtedy, gdy mamy miecz żaru, możemy go łatwo wykończyć jednym ciosem. Poświęcona ziemia to po prostu Oberon tworzy taki obszar. Taki dość mały na razie, bo nie mam włożonych w niego żadnych modyfikacji, dlatego że chcę uzbierać na niego wyższy poziom, żeby po prostu tych modów było jak najwięcej. Tworzy taki obszar, na którym jest trawa i gdy przeciwnik w to wejdzie, to po prostu dostaje obrażenia. Obrażenia od 25 do po prostu 50. Odnowienie. Odnowienie to jest taka jakby fala, która leci w stronę Oberona i na tym obszarze, jak leci do Oberona, to po prostu leczy pobliskich sojuszników, leczy ich w takim dość wolnym tempie i jego ultimate rozliczenie. Gdy przeciwnik znajduje się w pobliżu Oberona, to po prostu Oberon unosi tego przeciwnika nad ziemię i miota nim po prostu o ziemię. I też Oberon ma fajną pasywę, sprzymierzenie, gdy mamy towarzysza zwierzęcego przy sobie, to po prostu on otrzymuje buffa do zdrowia, pancerza i tarcz i dodatkowo, gdy nasz sojusznik, nasz potwór, nasze zwierzę zginie, to po prostu on ma natychmiastowe wskrzeszenie. Na Oberona też mam fajny hełm, ale to zrobimy potem. I dzisiaj w odcinku będzie walka z bossem, tylko że na razie z Oberonem nie będę walczył, dlatego że na poziomie 8 to zbytnio nie zawojuje i dlatego zagram sobie Voltem, więc widzimy się już na misji. Dobra, jak już jesteśmy tuż przed bossem, to jeszcze wspomnę o tym, że wziąłem sobie Volta pod konfigurację pod obrażenia, tak samo wziąłem sobie Gorgona i Lexa, żeby po prostu obrażenie było jak największe i też wziąłem sobie Taxona, dlatego że nasz Kubro już się powoli wyczerpuje, jeżeli chodzi o życie, więc w tym momencie robię timelapsa i widzimy się po skończonej walce. Dobra, już jesteśmy po timelapsie i po prostu widmo nowy jest już na strzała, którego wykonujemy właśnie teraz. Powiem, że pojedynek był o dziwo jakiś taki za prosty. Myślałem, że będzie ta nowa jakimś większym wyzwaniem niż taka Walker, ale Walker była zrobiona pod tanka, a nowa tak niezbyt. Poza tym mam mocnego Lexa. Jak już mówiłem, jest tam katalizator Orokin wzięty. Po prostu Lex ma dwa razy większą pojemność na mody.
i aktywujemy sobie już słoncze w tej chwili. Nowa planeta odblokowana, Europa. Z czym związane jest nowy Warframe, nowe dwie misje, nowy obcy i twierdzenie Limbo, więc to sobie zrobimy już w następnym odcinku Oberonem, mam nadzieję. Podekspię go sobie trochę i kupimy sobie nowe bronie, żeby było co ekspić. Nowe opcje, zadanie, nowa broń Sestra, twierdzenie Limbo. Już wszystko zrobione, więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Cześć i czołem! I can't stop.